Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Duch Święty. Źródło charyzmatów i posług. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 5 sierpnia 1998 roku. Nowy Testament poświadcza, że Duch Święty wzbudzał charyzmaty i posługi w różnych wspólnotach chrześcijańskich. Na przykład, dzieje apostolskie tak opisują chrześcijańską wspólnotę Antiochi. W Antiochi. W tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Wspólnota antiocheńska jawi się zatem jako żywy organizm, w którym pojawiają się dwie odrębne posługi: prorocy, którzy rozeznają, i ogłaszają wolę Bożą, oraz nauczyciele, którzy zgłębiają tajemnice wiary i należycie je wyjaśniają. Pierwszej z nich można by przypisać charakter bardziej charyzmatyczny, drugiej zaś bardziej instytucjonalny, ale w obydwu dostrzegamy to samo posłuszeństwo Duchowi Bożemu. Ten splot elementu charyzmatycznego i instytucjonalnego. Można zresztą zauważyć już w pierwszym okresie istnienia wspólnoty antiocheńskiej, powstałej po śmierci Szczepana i rozproszeniu chrześcijan, kiedy to niektórzy bracia zaczęli głosić dobrą nowinę także Poganom, doprowadzając wielu z nich do nawrócenia. Dowiadując się o tym, macierzysta wspólnota w Jerozolimie wysyła Barnabę, aby nawiedził nową społeczność. A on zaś, jak opowiada Łukasz, dostrzegając w niej działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Epizod ten wyraźnie ukazuje dwojaki sposób działania Ducha Bożego, kierującego Kościołem. Z jednej strony pobudza on bezpośrednio działalność wiernych, otwierając nowe i nieznane dotąd drogi głoszenia Ewangelii z drugiej zaś potwierdza słuszność ich działania poprzez oficjalną wypowiedź kościoła który jest tu reprezentowany przez Barnabę wysłannika macierzystej wspólnoty jerozolimskiej głębszą refleksję nad charyzmatami i posługami podejmuje przede wszystkim święty paweł czyni to zwłaszcza w rozdziałach 12 14 pierwszego listu do koryntian. Na podstawie tego tekstu można wyodrębnić pewne elementy pozwalające sformułować poprawną teologię charyzmatów. Święty Paweł określa najpierw podstawowe kryterium rozeznania, które można by nazwać chrystologicznym. Charyzmat nie jest autentyczny, jeżeli nie prowadzi do głoszenia, że Jezus Chrystus jest Panem. Bezpośrednio potem Paweł zwraca uwagę na wielość charyzmatów i na ich wspólne pochodzenie. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Darów ducha, których udziela on, tak jak chce, może być bardzo wiele, a zatem ich lista, sporządzona przez Pawła, nie jest bynajmniej wyczerpująca. Apostoł naucza dalej. Że różnorodność charyzmatów nie powinna wywoływać podziałów, posługuje się przy tym wymowną metaforą jednego ciała złożonego z wielu członków. Jedność Kościoła jest jednością dynamiczną i organiczną, a wszystkie dary ducha są ważne dla zachowania żywotności całego ciała. Paweł naucza zarazem, że Bóg ustanowił pewną hierarchię stanowisk w Kościele: pierwsze miejsca zajmują apostołowie, następnie prorocy i z kolei nauczyciele. Te trzy pierwsze stanowiska mają fundamentalne znaczenie i zostają wymienione w określonej kolejności, poczynając od najważniejszego. Apostoł przestrzega następnie, że rozdział darów jest zróżnicowany. Nie wszyscy posiadają ten czy inny określony charyzmat. Każdy otrzymuje swój własny charyzmat, winien go przyjąć z wdzięcznością i wielkodusznie oddać go na służbę wspólnoty. Dodążenie do komunii jest nakazem miłości, która pozostaje najdoskonalszą drogą i największym darem, bez niej zaś charyzmaty tracą wszelką wartość. Charyzmaty są to zatem określone łaski, którymi Duch Święty obdarza wybranych wiernych, aby mogli wnosić wkład we wspólne dobro Kościoła. Różnorakie charyzmaty odpowiadają różnorakim posługom, które mogą być doraźne lub trwałe, prywatne lub publiczne. Posługi związane z sakramentem święceń, sprawowane przez biskupów, kapłanów i diakonów, to posługi stałe i oficjalnie uznane. Posługi świeckie, oparte na fundamencie chrztu i bierzmowania, mogą uzyskać od kościoła za pośrednictwem biskupa uznanie oficjalne lub tylko de facto. Spośród posług świeckich wymieńmy tutaj dwie: ustanowione na mocy przepisów liturgicznych: posługę lektora i akolity. Istnieje też posługa nadzwyczajnych szafarzy komunii eucharystycznej. Oraz osób odpowiedzialnych za różne formy kościelnej działalności. Poczynając od katechistów, ale trzeba też wymienić animatorów modlitwy, śpiewu i liturgii, przewodniczących kościelnych wspólnot podstawowych i grup biblijnych, tych, którzy zajmują się dziełami miłosierdzia, administratorów dóbr kościelnych, kierowników różnych grup apostolskich, nauczycieli religii w szkołach. Zgodnie z nauczaniem Pawła i całego Nowego Testamentu, które przejmuje i obszernie wyjaśnia Drugi Sobór Watykański, nie istnieje jeden kościół o charakterze charyzmatycznym i drugi o charakterze instytucjonalnym. Jak już podkreśliłem przy innej okazji, przeciwstawienie charyzmatu i instytucji jest naganne i szkodliwe. Zadaniem pasterzy jest rozeznawanie autentyczności charyzmatów, troska o ich właściwe wykorzystanie w postawie pokornego posłuszeństwa duchowi, bezinteresownej miłości do Kościoła oraz wytrwałej wierności najwyższemu prawu, zbawienia dusz.